czekali, czekali i się doczekali. Oto reedycja nowej Aleksandrii, pierwszej oficjalnej płyty legendarnej grupy punk-rockowej, potem nowofalowej Siekiera. Czekali, gdyż poprzednie wydania tej płyty analogowej z 1985 roku na płytach kompaktowych pozostawiały wiele do życzenia. Jakość dźwięku albo słaba, albo fatalna. Reprodukcja okładki niezbyt piękna. Oto teraz firma MTJ się postarała. Mamy cudowny dwupłytowy album, zawierający oczywiście oryginalną płytę oraz nagrania koncertowe, nagrania demo, rarytasy. Również książeczka zawiera wiele informacji na temat grupy, informacji autoryzowanej przez niekwestionowanego lidera Siekiery, Tomasza Adamskiego. Płyta ta, Nowa Aleksandria, ma wielkie znaczenie w historii polskiej muzyki rockowej, bo oto przez ten album Siekiera wprowadziła do Polski elektroniczną nową falę z poznaku Killing Joke, Joy Division i innych tuzów tego rodzaju muzyki. Jakość dźwięku, bo to jest najważniejsze przy tej reedycji, naprawdę zachwyca. Tak więc nawet ci, którzy znają dobrze te utwory, jak Bez końca, Tak blisko, czy utwór tytułowy Nowa Aleksandria, odkryją ten album dzięki temu wydaniu na nowo. Zapraszam do odsłuchu. Naprawdę warto.